No, żaden historyk porządny nie pracuje na źródle jednym albo na źródłach jednego tylko typu, tylko w naturalny sposób ta robota na tym polega, że się źródła konfrontuje, że się sprawdza, ale wie pan, to tak jakby we Wrocławiu jakby jakiś student powiedział, ja nie chodzę do biblioteki Ossolineum, ja korzystam tylko z uniwersyteckiej. Tak? I proszę tam mnie nie wysyłać po lekturę. No to ja kończyłem polonistykę, prawda? To by się nie udało pomyślnie skończyć tej polonistyki, gdybym jednak do tego Ossolineum nie zaglądał. No, więc takie archiwum jak każde inne, cenne, szczególne, dlatego że właśnie to były dokumenty wytwarzane z myślą o tym, czy bez cienia takiego przypuszczenia, że kiedykolwiek będą czytane przez osoby trzecie, czwarte i piąte. Tak? I to jest specyfika tych dokumentów. Ale dokumenty partyjne także były opatrzone gryfem, poufne, tajne i też je niszczyli. Tak, właśnie to niszczyli. Odbyła się w instytucie pod auspicjami Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu kilka miesięcy temu znakomita konferencja, ktoś z Łodzi też tam był, właśnie o niszczeniu akt. Będzie za kilka miesięcy pewnie, a może kilkanaście, tom, jakiś zeszyt z tej konferencji. Z góry go Państwu polecam, bo myślę, że to będzie jeden z najciekawszych zeszytów, jedna z najciekawszych książek wydanych przez IPN, bo tam koledzy, koleżanki po prostu zreferowali, co już wiedzą o procesie niszczenia akt na przełomie lat 80. i 90. No i można powiedzieć tylko i aż tyle, że wygląda na to, że był to proces znacznie bardziej precyzyjnie przeprowadzony, niż by się to zdawało po obejrzeniu na przykład pierwszego aktu filmu Psy. Tak? Że to tam jadą, rzucają na ciężarówkę, potem coś tam palą i tak. Takie to jest śmieszne. Prawda? Zdaje się, że to była jednak bardzo precyzyjnie pod wieloma względami zaplanowana operacja. No właśnie taka operacja, że bezpiekę cywilną zdekonspirujemy, ale wcześniej oczywiście nasze najważniejsze aktywa z tej bezpieki wycofamy. Wycofamy, skierujemy do cywila, tak? Już w połowie lat 80. różni się pojawiają ludzie interesu. Innych wycofamy do zwykłej milicji, tak? To potem oni przejdą do policji i nie będą weryfikowani. Tak? Innych negatywnie zweryfikujemy, jak Janusza Stachowiaka. Tak, proszę pana, Janusz Stachowiak został negatywnie zweryfikowany w roku 80. I może chwała Bogu, dlatego że gdyby go wtedy pozytywnie zweryfikowali, to on by dalej był w tym samym środowisku. A tak złamali mu życie, poszedł do pracy w firmie ochroniarskiej i w związku z tym jakoś rozluźniły się te więzy lojalności wobec służby, wobec kolegów. I dlatego, myślę, zdobywa się Janusz Stachowiak na te uczciwości i mówi o tym, co wie w tej sprawie. Więc z SB aktywa wycofamy, naszych najcenniejszych tajnych współpracowników zakonspirujemy głębiej. No na przykład właśnie jesienią 89 roku funkcjonariusz, którego pan profesor językoznawca z Wrocławia nieopatrznie wymienił z nazwiska w afekcie, kiedy fakt jego współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa został ujawniony, ten funkcjonariusz zeznawał przed sądem, że oczywiście nic podobnego, że w ogóle nigdy nie znał, służbowo się nie spotykał, a i niesłużbowo się nie spotykał, ale okazuje się, że zachował się dokument, lista akt tajnych współpracowników i kandydatów na tajnych współpracowników, których akta ów funkcjonariusz wyprowadza z archiwum wrocławskiej i Służby Bezpieczeństwa w grudniu 89 roku. No i z tej listy zachowanych jest może 5% akt tych tajnych współpracowników, a resztę oni rzeczywiście gdzieś wyprowadzili, w tym akta wybitnego językoznawcy. No ale jest dokument zaświadczający wyprowadzanie tych akt, prawda? No więc
Oczywiście można zadawać takie pytanie, czy może ktoś nie wpadł wtedy na taki pomysł, żeby sporządzić listę zaświadczającą rzekome wyprowadzenie akt, które w ogóle nie istnieją. Prawda? Można takie piętrowe kombinacje, takie gry intelektualne uprawiać, ale trzeba by też mieć jakiś dowód na to, że tym się zajmowali poważni funkcjonariusze poważnej służby. No więc Służba Bezpieczeństwa do częściowej dekonspiracji, ale wszystkie sznurki zostają w ręku służby wojskowej. Prawda? I to służba wojskowa ma tutaj najpoważniejsze, najcenniejsze aktywa i w dosłownym rozumieniu, tak, dostęp do know-how i do finansów i ma aktywa personalne, a Józef Stalin przecież mawiał, że najważniejsze są kadry, tak? Najważniejsze są kadry. No więc, bo można mieć satelity, można mieć podsłuchy, można mieć różne techniki operacyjne, ale najważniejszy jest człowiek i trzeba mieć źródło. Proszę bardzo, wracam do dnia dzisiejszego. Groziłam zniszczenie, zablokowanie UPN-u. Zastanówmy się może, co robić. I pytanie miałem takie. Co możemy zrobić, działać, żeby przeciwstawić się temu, żeby tą naszą polską instytucję zrobić, nie będą tutaj zmienia narodu. A chciałbym odpowiedzieć takie pierwsze pomocnicze pytanie naszego PiS, który rzekomo jest od opozycji, rzekomo jest opozycyjny wobec obecnej władzy. Dlaczego nie protestuje? Dlaczego manifestuje walki o wolność słowa i wolność i istnienie? No to jest kolejne doskonałe pytanie. Tak? Dlaczego PiS pogrywa, tak, w tej sprawie, bo pogrywa. No bo najwyraźniej to jest fajnie pogrywać, prawda? Jakby tak to wszystko, jakbyśmy za dużo wiedzieli, to by się graczom wyczerpały pionki i możliwości grania. No i niestety wygląda na to, że wszyscy grać lubią, tak? I na przykład taki Lech Wałęsa, to pewnie po prostu on po prostu jest przekonany, że wszyscy coś grają. I że wszyscy... Ale to są oni. No to wie pan co zrobić? No, jakby była jakaś potrzeba, tak? Jakaś potrzeba w staropolskim znaczeniu. Jakby jakaś akcja ruszyła na IPN. Na przykład akcja przewożenia tych archiwów do tego archiwum państwowego, prawda? No to ja bym się tym zainteresował i oby nie było takiej sytuacji, żebyście państwo musieli jakimś tam łańcuchem czystych rąk otaczać ten IPN i go bronić. Natomiast póki akcji nie ma, no to ja zachęcam do jednego. Ja zachęcam i niezmiennie od czasu, kiedy Instytut Pamięci Narodowej istnieje. Ja zachęcam do tego, żeby się interesować. Żeby właśnie nie wierzyć na słowo. I jeśli kto ma temat, to niech ten temat zbada w Instytucie Pamięci Narodowej. Niech wystąpi. Oczywiście to są tam te ograniczające szykany biurokratyczne, że to trzeba być, jak się chce być badaczem, to trzeba mieć rekomendację samodzielnego pracownika naukowego. Tak? A z tymi samodzielnymi pracownikami naukowymi to jest tak, że nie jest ich za dużo takich, co by strasznie chcieli mieć magistrantów i doktorantów, którzy pracują na aktach z IPN-u. Ale jakoś może się znajdzie jakiś profesor, który skieruje, który rekomenduje takie badania. Można też złożyć wniosek dziennikarski. No tylko trzeba mieć wtedy rekomendację redaktora naczelnego. To jest mój stały problem, bo ja jako człowiek nie pracujący na etacie, jako tak zwany wolny strzelec, po prostu nie mam żadnego redaktora naczelnego. I był to problem i w IPN-ie, i w ambasadzie amerykańskiej, tak, gdzie składałem wniosek wizowy i pan konsul też żądał, bo oni tutaj się nauczyli takich sowieckich obyczajów, on żądał, żebym jakieś dokumenty przedstawił, które zaświadczają mój status. Prawda? Taki ten system jest fatalny, że nawet ci Amerykanie tutaj się infekują tymi zasadami. Więc zachęcam do interesowania się. Kto może, niech złoży wniosek o udostępnienie własnych akt, bo czemu warto się interesować? Dlatego, że wydaje mi się, że lektura żywego dokumentu uodparnia w piorunującym tempie na większość z tych kłamstw,
i na tę demagogię, która jest no, rozpowszechniona. Trzeba tu wymienić przede wszystkim zasługę oczywiście redaktora Michnika i Gazety Wyborczej, prawda? Więc nie warto toczyć akademickiego sporu.